Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Ellengrada. W dzisiejszym odcinku musiałem się poprawić, jakby co. W dzisiejszym odcinku sprzedajemy olej i zaraz wam powiem, jak dostałem 350 tysięcy. Ale to za chwilę, tylko pojadę sobie z tym olejem. I z tym olejem chyba najszybciej będzie... Tu jest pole. Tu chyba przez asfalt górą. No, a dostałem trzy... Dobra, jedź. Jedź, kolego. No jedź, no. Dobra, dzisiaj jest plany, jest ambitny na odcinek. Jak sprzedam olej, kupię dwa pola. Nie wiem, ile John Deere ma roboty. 28 minut, więc kurde, prawie że cały odcinek będzie walczył. Żadna palta nie spadła, nie. Dzisiaj sprzedajemy olej. Oleju już na olejarni nie ma. Ani rzepaku. Czemu w ogóle czas leci? Nie wiem. Niby jest 10 rok na tym serwie. No może jest, nie pamiętam. Bo dosyć dużo tych sezonów w sumie już przeleciało. No i dobra, hamuj. Skręcam. A, zarobiłem... Pamiętacie tą huśtawkę, co koło tego pola, co John Deere kosi? No to ja ją chciałem usunąć, kliknąłem H i wyskoczyło, czy chcę sprzedać gospodarstwo. No to kliknąłem tak. Budynek się nie sprzedał ani nic, tylko huśtawka się sprzedała i dostałem 350 tysięcy. Nie wiem skąd. Ale ja tak później się zdziwiłem. Kurde, czy się gra zbugowała, czy jaki ciul? Mówię, przecież miałem 800 zł na koncie. O, ale znak wyszczelił. Miałem 800 zł, a nagle 350 tysięcy, 800? 800 się zrobiło. No i te 2000 to wydałem na malowanie. Tam trawę i kwiatki, żeby postawić. I to było w sumie tyle. No i dobra, sprzedajemy ten oleł. 400 tysięcy będzie? Powinno być. Jest 400, dobra. 63. Kurde, ale napina. 63 i 9. No to dało 72 tysiące za olej. No i to są piękne pieniądze. No i dzisiaj kupujemy na samym starcie. Myślałem... A może 12? Ty, dobra, to mam jednak lepszy plan. Kup. I może zamiast tej szóstki 12, tylko że 12 już nic nie zrobię. Ale dobra, kupię tą szóstkę. I jeszcze kupię sobie przyczepę 23, za 23 tysiące. Że jakiś fajny kolor. O, no to taki to może nie, bo to jednak jest troszeczkę brzydki. No chyba... Czy pomarańczowy? Może być w sumie ten pomarańczowy na razie. Jak mi się... Albo nie. Jest takie coś jak kolor prądeki? Nie ma chyba takiego czegoś jak kolor prądeki. Kolor to jest tylko kolor. Ale to całe żółte. Nie no, to jest brzydkie, no to już... Dobra, na razie zrobię niebieską, zieloną. Później kiedyś jak mi się znudzi, to ją przemaluję. Ona jest za 24 tysiące, więc... Grzech byłoby jej nie kupić. No i spłacę sobie kredytu troszeczkę. Tak, żeby została dycha na koncie. Ale zaraz robię kredyt. O. Właśnie dobrze, że wsiadłem od razu do John Deere'a. Bo to jest mój plan na robotę dzisiaj. Na odcinek. John Deere sobie walczy z soją. Zostało mu tam niby 22 minuty. A ja muszę zobaczyć, jak on to kosi. A od tego krótkiego zaczął. No, dobra, no. No tak wygodne było. Nieaktywne miejsce, tylko skład gleby poprosiłbym. Dobra, sobie tam jakoś działa. A ja mam kontrakt tutaj na tym polu i na 19, więc tutaj kasy będzie trochę zarobione. Później na 19 pojadę jeszcze. Może kombajnem jak zdążę, chociaż nie wiem, czy zdążę, bo tu do końca odcinka będzie pracownik walczył. Ja tu chyba tylko trochę poobcinam.
i przesiądę się na pług. Chociaż wolałbym przesiąść się za pług tak na 10-15 minut, żeby mógł wyorać sobie. No, żebym mógł sobie wyorać tutaj szóstkę i przeprowadzić sobie kombajn na czwórkę. Właśnie nie. Soja, no to ciekawe, czy on będzie miał, kurde, tam. Mam nową przyczepę, ale nie mam czym jej zaprowadzić. Na razie chyba sztajerem będę woził. Bo innego ciągnika nie mam wolnego. Ło! Ale co mnie tak przyhamowało? Czy mi się wydawało, że mnie tak przyhamowało? Ale się zobaczę sobie olejarnię, ale nie powinno mieć oleju. No nie, olej zęcznikowy i rzepakowy. I rzepaku, wszystko na zero jest. No więc teraz na wiosnę będzie duże pole do popisu. Pole do popisu będzie duże teraz, żeby coś zasiać. Tu jest szóstka i tutaj na słonecznik na pewno będzie coś przeciągnięte. Na pewno to duże tutaj słonecznikiem pójdzie. I chyba szóstka. A tutaj te dwa... Właśnie na tej dwóch polach to już. To już teraz by musiało być w sumie siane. Już teraz by musiało być siane. Jakby teraz było siane, to bym sobie ogarnął jakąś tam pszeniczkę. Czy coś tego typu. Bo jak to wygląda z kalendarzem ziewu? No ja wiem, jak wygląda kalendarz ziewu, ale pszenicę jem, żeby mogę tylko teraz siać. Ewentualnie na wiosnę owiec, ale czy owiec? Nie, to chyba wolę jęczmień zasiać na lipcu. Czy na lipcu tylko te dwa pola bym miał do koszenia. No nie wiem. No właśnie, ale chyba prawdopodobnie wygra ten jęczmień. Chociaż może i pszenica, obojętnie. W sumie to obojętnie, czy pszenica czy jęczmień. I te dwa małe pola na pewno rzepaku by siadły po jęczmieniu. By dało radę siać już. No, po jęczmieniu myślecie tam po pszenicy. Myślę, że chyba pszenicę zasieję, bo pszenica jest ciekawszą uprawą. A, te pole jest takie trochę dziwne, widać. Więc dopóki nie będzie moje, to tutaj będzie się licho robić. A to jest za 170. No to w sumie dosyć tanie te landy są, jak tak patrzę. Myślałem, że te landy są dużo droższe, ale jednak ta mapa jest taka, że troszeczkę tańsze są te landy. Bynajmniej czysto polowe, tak? No bo tu widać 107, 90 tysięcy, tutaj 130, 180, 180, 210, 160, 200, 190, 180. Na te landy pod górą tutaj najgorsze są. Tu 400 tysięcy już. Ten jest chyba 120, ten jest 160. Ten jest chyba taki najdroższy. Tak, ten jest najdroższy. No to jak najdroższy land jest za 400, to nie spoko. A jeszcze tu górę nie sprawdzałem. No ale tu są tanie landy. No to za 400 chyba tysięcy jest najdroższy. Ten jest najdroższy. Szóstka. 440 tysięcy jest najdroższy land. No to się da kupić. I teraz jak to zrobić? Raz, dwa. Chyba przejadę od miedzy. I się wysypię na Jundira i tyle. Bo dosyć fajna akcja jest koszenie kukurydzy. Zresztą jak się ma GPS-ka na rządkach, to elegante idzie. Tak przestawiłem GPS-a trochę, żeby równo rządkę szedł. O, żeby to ładnie wyglądało. A ja muszę zobaczyć, czy ja mam nieturkę, ale pewnie nie. Dobra. No na serwer wejść nie mogę, bo przy
15% syn para staje gra i nic się nie dzieje. Ty, spodnie. Jest tutaj tak trochę gorąco się zrobiło. Nie otwierać, ale rozszerzyć chociaż. Zawsze to trochę słodzi. Ten pokoik. Dobra. Cyk, 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 cyk. No i zara to lepiej. Już się okno otworzyło trochę, to już nie jest tak gorąco. Ludek bez ludek. I będzie. Więc trochę słabo. Słabo. No i dobra. No i dobra. Czy jest to zostanie przejazdu do wykoszenia? Nie wiem, w sumie. Ale dosyć małe to jest pole. Więc może i całe skoczy. 2, 3, 4, 5, 6, 8 przejazdów. No to 8 przejazdów, to ja to mogę w sumie zrobić. Mogę to zrobić na 8 przejazdów. I wtedy na 19 już będzie sobie kosił. Bo ja sobie nie chcę dzisiaj kosić. Stoi, nie chce kosić, no tak, bo nie. I wtedy jak to skoszę, to akurat będzie chyba czas na pół. Dobra. 60% jest na 14, więc okej. Więc on tam dosyć fajnie sobie działa, ten mój Landini. Kombajnik też sobie tam działa, widzę. Ale jak będzie dołączony, to ten płot tutaj zniknie i będzie takie fajne, tutaj już w sumie wielkie pole. A tutaj co z tymi kawałkami zrobię dwoma, to nie wiem. Coś się wymyśli kiedyś. Tutaj na pewno na tych dwóch polach słonecznik. A tutaj pszeniczka. Tak musi być. Nic na opartego. W sumie mógłbym powoli ogarniać już to teraz z ciemnikiem, jak mi się wydaje. Żeby sobie siał tutaj ten kawałek. Bo innego pomysłu lepszego nie widzę. Bo na wiosnę będzie dosyć dużo siewu. Więc chyba sobie ogarnę jakiś ciemnik do kukurydzy. Drugi. Więc zobaczę, jak to wyjdzie. Coś wykombinuję. No, a na razie działam sobie z kukurydzą. Na ziarko. Ile jest minut? 14. No to... To akurat John Deere będzie się sypał zara. I on tam ma 9 minut koszenia, więc akurat na przedstawienie będzie za chwilę. No ja prawdopodobnie będę miał końcówkę pola.
I on wtedy skończy kosić soję. Tak to mniej więcej jakoś wyjdzie. No i ja mam to. Który zalegiony. Jeden rzędek zapasu. Niech tak jest. Wszystko włożę na supermarket. Taki dziwny skos już mam wycięty. Więc raz 50%. Może obrócę. Przecinkę. I przy miedzy. Może się uda. Może się uda, bo w sumie teraz nadmiar biorę dwa rządki. W sumie jakbym się skręcił, no to jeden rządek nadmiar nie biorę. Ponad skalę ten jeden rządek jest. Ja nie chcę puszkać. Skoro tak GPS pokazuje, to tak musi być. Ma 70%, więc zostało mu tam ile? Też 10 minut chyba Lamborghini. A żadne nakulturowanie nie ma. Jest na koszenie jeszcze parę kontraktów. Może je zrobię, jak mi się wyleciało. Może nie. Zobaczymy, 550 kredytu. A siewnik do kukurydzy, jaki bym chciał. No to... Ja mam tego Lemkena. Nie wiem, jest taki jakiś... Nie bałza. Nie ma w tym szóstki drugiej. Chyba Lemken będzie musiał być wypożyczony. Też nie wiem, zaraz zobaczę. Jaka jest różnica w wypożyczeniu szóstki a dziewiątki? Tysiąc osiemset. A tego? Łe, 500. Więcej złotych różnicy, a 3 metry więcej. To chyba się bardziej opłaca tą dziewiątkę wypożyczyć. Na zimę parę plonów będzie do sprzedaży. Takich jak... Sorgo. A parę tą Sorga. To tam raz, dwa. Siano, nie? Mleko 2000 litrów to się nie opłaca. Temery mają pełno, siano mają pełno, więc... Nic im nie brakuje. Jak to wygląda? Dobra. Paliłem dwa rządki, a nic się nie stało. Jeśli nie wiem, czy ta przyczepa ma 40 ton. Więc sam kukurydzę zmieści, ale się bałem, że nie zmieści. No już Warek jeszcze chwilę. Dżambyl ma tu wykoszone ładnie. Tu na raz, dwa, trzy. W sumie trzy przejazdy. I czwarty taki krótki. No w sumie trzy przejazdy i mam koniec. Lamborghini ma trochę więcej. I Steyr sobie stoi.
Trzeba było dokończyć ten przejazd, co zacząłem. Dobra, 20 minuta. Więc powoli można tutaj jeszcze ten przejazd robić i zmieniać położenie na pół. I tak trzeba będzie zrobić. Więc ja muszę zrobić tutaj ten pasek, te 6 rządków. Awery 2, 4, 6, 8 czy 9? Nie, 8, bo jeden za dużo był, jak zwykle. 8 rządków. I dobra, ten przejazd i tutaj się puści pracownika, niech on sobie to dokończy kosić. No bo... by mi zostały tam te 3 przejazdy, ale nie będę ich robił, no bo to za dużo czasu zajmie. Tego też bym mógł trochę przyszybszyć przejazd, ale no, nie będę w taki. A bo dobra, przejadę trochę szybciej. Chociaż do pół przejazdu. No i dobra, tyle wystarczy. Więc procenty fajnie sobie idą. Odśwież kontrakty, nie ma nic nowego. Nic nowego nie ma. To można pokosić 5700. No kurde, takiego pola tym komu innym, chyba z 25. No ale dobra. Jak nie zrobię, to nie zrobię, no wyżej co. Wolałbym uprawę i jakieś nawozy robić. Bo to jest 3 razy szybciej, a kultywatorowa nie oddaje na kontraktach. Dobra. Raz. No mówię, więc szybszy przejazd. No się zaczęła na miniaturkę właśnie. No. Chciała miniaturkę czy nie? Uuu. Nie, nie ma. Dobra, to coś się wymyśli. Dobra, dobra. O, ale tym żółtym przeskoczył. Nie marnować drogi i czasu. Proszę. Nie będę wyskał w kanie. Dobra, jadę bliżej. Trzeci pasek. I dobra, można orać już. Nie pamiętam, czy mam włączoną workę, czy nie. Ale nie, nie ma. A trzeba jak najwięcej z tego terenu urwać. I wtedy będzie dobrze. 35% żywotności do czwarty. Trzeba będzie go naprawić. Tutaj... zrobię tak.
Chciałem tak bardziej prosto to zrobić, ale... No dobra, dość far musi być naprawiony dzisiaj. Do prostego? Nie, półokrągło trzeba zrobić. I okej. Obrócić pług. Obracamy pług. I spuszczamy pług. I ogień. No i grzejemy, no. Wiem, że ta orka tak... Trochę mi pług powygina, ale no... Wiadomo, no. Ludzie liczą metry. Jak najwięcej trzeba zaorać. Gdzie jest mój... Kombajnik jest tam, dobra, więc zaraz będę mógł jechać sobie na trójkę. Na trójkę z czwórką połączyć. I no. I tak będzie trzeba zrobić. Czy będę wam pokazywał siewy... jak to się mówi? Siewy pszenicy? Nie, nie będę wam pokazywał, bo teraz sobie za chwilę zasieję. Poza odcinkiem. A my się zobaczymy na wiosnę. My się zobaczymy na wiosnę po prostu i tyle. Na wiosnę, jak będę siał słonecznik. Dziesięć... Dobra, nie opłaca się naprawiać mojego D4-ka. Bo mi nie stać nawet na niego, żeby go naprawić. Więc tak naprawdę to, co... To, co zarobię z talerzowania, to ja to właśnie wypierdzielę na naprawę D4-a, ale no przydałoby się D4-ka wreszcie naprawić. No dobra, gdzie jest Landini? Gdzie jest Landini? Stoi Landini. Może jakby się udało Landiniego zrobić na przejazd? Najlepiej tutaj. Dobra, przejedź. A jak nie tu? To tu. Niby jedź. Tylko żeby on tam nie zaczął uprawiać, nie? O to mi chodzi. Dobra, ty żeś pełny? No to ogarnę tutaj John Deere'a. No, to będzie już 30 ton na tym przyczepie i tutaj reszta będzie ze 2 tony do końca pola jak nic. Dobra, 18 tysięcy mam, ale to za chwilę do czwara sobie naprawimy. Bo on już wymaga naprawiania. No, w sumie już mi to dawno brugał, że trzeba naprawić go, no ale nigdy nie było czasu i pieniędzy. Znaczy czas może i było, ale pieniędzy nie było. Żeby kolegę naprawić. No i dobra, Landini jak dojedzie, to go wezmę do tej nowej przyczepy. I postawię koledze na... Dobra, stój, daj czwarek. Napraw 10600, tak. Napraw. Też naprawę pług za 150, chociaż był naprawiany. Ale wiadomo. Co się nie kliknie, to... Dobra, dziękuję Landini, że przyjechałeś. Niestety nie zdążyłeś dojechać, ale... Tu jest przyczepa soi, więc ona tutaj będzie sobie stać. Nie ruszam jej na razie. No i jadę na szybko po tą nową przyczepę. Myślę, że zdążę wrócić. Zanim on będzie pełny, chociaż nie wiem w sumie tego. No, promocja się trafiła na przyczepę, no to przyczepa się przyda, no bo tą jedną moją małpałę to trochę ciężko. No, poza tym ona jest wywrotna, więc... Więc ta na pewno będzie dużo stabilniejsza i pojemniejsza jest. No, wiadomo, trzeba dusić tą serię. W sumie dusić, no... Pierw to ja duszę serię z... Hoyt-Bolerona, żeby go dokończyć jak najszybciej i najszybciej się tam rozwinąć.
Dlatego widzicie, że ja z Balerem się pojawia dwa razy w tygodniu. Więc tak mniej więcej pasuje. No ale wiadomo, że po Baleronie trzeba będzie przydusić M-Click, bo chyba M-Click będzie wtedy najszybciej do dokończenia. No, M-Click będzie do dokończenia najszybciej i potem... Potem Ellen Grant będzie chyba duszony. Wow, trochę mu wymusiłem jakby co. Tak nie róbcie w życiu realnym. W ogóle nie powinno się na rącie w lewo jechać, ale no dobra, no, nieważne. To jest trochę wielka ta przyczepa, trochę wysoka jest ta przyczepa. Do tego Landiniego. A jednak nie udało mi się ogarnąć, bo ma pełny zbiornik. Niholand Jundy. Przecież mam Jundyra, nie Niholanda. Nie ta seria, przyjacielu. Dobra, przez Gospę muszę przejechać, no bo inaczej nie dojadę. Pomocnik... A, to ten z tego zakończył robotę, dobra, już wiemy. To ten z kukurydzy zakończył kosić. Więc zaraz go szybko przestawię. A jeszcze wyskoczy, że musi być rozładowany, ale to mój wyskoczył już. No nie no. Tak chciałem to ładnie ominąć te drzewka, a jednak nie przyzwoniłem. A tylko ja potrafię tak. To mój gender jak wyskoczył, że musi być rozładowany jak coś. Bo tamtemu wyskoczyło, że zakończył pracę. No, gender powinien sobie robotę tutaj ogarnąć. Jak zostawię tutaj Landiniego. Jak zostawię Landiniego, to on powinien ogarnąć, bo ma przejazdy od... A nie, tu ma ostatni punkt, czyli on tam gdzieś na dole będzie jechał. Dobra, no to najwyżej się go przestawi później. No i dobra, i tego też muszę przestawić na pole numer 19 z kukurydzą. Ale tu już się ręcznie przejadę i zaraz będę łączył te pola dwa. I akurat będzie podocinek. Czyli będzie zbiór kukurydzy i jakieś tam powiększanie pola. A, tak miało być. Bo ja nie chciałem dzisiaj tej soi kosić. A wiadomo, że tej soi jeszcze troszeczkę zostało do koszenia, bo całe pole. A John Deere stoi, więc ja nie będę teraz widział tego. Ile mu zostało minut? No nie, nie widzę tego. A jest, 56 minut, dobra. On jest na samym dole. Czyli on to będzie jeszcze godzinę kosił. W sumie John Deere też sobie zapnę. Przecież pan falą młoda, no. No, bo po prostu pod złym kątem stałem i dlatego nie mogłem złapać. I teraz jak tu najszybciej... Ja jestem w tym miejscu. A pole jest tu. Więc chyba tymi jaskami będzie najszybciej zjechać. Dajesz tym rządzierem tam z tyłu. Nie ociągamy się tam z tyłu. Niby nie za to nie ma, ale coś nie chcę jechać, więc... Nie chcę, to nie chcę, no. To pojadę sobie... No, pojadę sobie ręcznie. Zaraz. To temu kurs play ustawię. No, bo myślę, że to jest takie pole... No, widzicie, że tutaj będzie na styk przejeżdżał kombajn 6-metrowym headerkiem. Z tym moim już bym mógł... do zboża już bym mieć mógł małe problemy. Bo już bym mógł capować, mógłbym... Capować już po tym. Po latarniach. Ale dobra. Jadziem to szybko skosić. W sensie puścić kombajn. Tylko zaraz, teraz żeby nieco ten zakrętu nie wyskoczyło, bo to będzie kraksa masakra. Dobra. No mówiłem, że będzie kraksa masakra. I teraz co zrobić? Co zrobić? No nic, muszę przejechać headerem po płotku. Tak sobie myślałem, że będzie tak, taki sposób to zrobione, że coś mi wyskoczy. Ale dobra, teraz jakby jak najmniej przez miasto jechać, to w prawo. No, babkę musiałem podrożyć, no bo bym się nie zmieścił, chociaż tak przetarłem tego samochoda, ale
Ale inaczej bym się nie zmieścił, jakbym nie poszedł po chodniku. Dobra. Pociąg nie jedzie. Na mapie go nie widzę, więc... Jest dobrze! A, dobra, jedziesz na szczęście w prawo. O! Olbym w latarnię przyzwonił, nie? Już czułem tą latarnię sobie na headerku. Dobrze, tu jest gwiazdek. Taki mało profesjonalny sobie ten gwiazd. Bo tu jest, po prostu nie ma w płocie nic. No dobra, muszę stanąć na prostym, no. Bo inaczej mi tutaj kursu nie złapie. No i dobra. Robimy sobie dwa kółka. Nie gładko, tylko obrót. No i dobra. I puścimy go tu. I teraz tak, ustawienia dla kombajnu. Samoczynny rozładunek aktywny, dobra. No i grzejemy z tą kukurydzą na bin. Znaczy nie na bin, tylko na... No nie, no znowu po tej krętej drogi. No dobra, musi być, to musi być. Ogólnie Leningrad jest fajną mapą. Podoba mi się. No ale wiadomo, trzeba go przyspieszyć trochę. Bo nie można stać, kurde, rok serii jest. W sumie rok już minął serii, a... Prawie półtora roku, a ja tutaj dalej stoję na początku serii, jakby nie było. Więc trzeba go troszeczkę tam przydusić. Że trochę się szybciej bardziej rozwijać. Coś teraz już dokupiłem te pole. Te dwa nowe pola, więc ze sąsika będzie olej. I wtedy z tego oleju już będzie szło. Bo jak już będę miał ten olej, to już będzie kasa. Kasa. A wiadomo, że olej za tam za 6000. Więc... Olej jest niby raz do roku do sprzedania, ale to powinno w miarę iść te sezony. Oczywiście przystawkę do HD do słonecznika sobie kupię, no bo słonecznik to będzie moja główna oprawa praktycznie, że? No słonecznik i krowy, tak? Jeśli nie... Nie, tam nigdzie nie było przejazdu, więc dobrze pojechałem. Bo już się zastanawiałem, czy ja dobrze pojechałem, czy ja czegoś nie ominąłem. Ale nic nie ominąłem. Tak to musiał jechać tam i się cofnąć, więc... W sumie na jedno by to wyszło. Dobrze, że z Steyrem sobie wyjechałem stąd. No, a robi się ten Steyr stoi. Podoba mi się. Sam go tak postawiłem. No i dobra, syp tą kukurydzę. No, oczywiście jak zwykle źle cofnąłem. Bo już poza kratą byłem, powinienem trochę dalej wyjechać. No i dobra, tu zrobię tak. Tu zrobię następnym szybko akcję. No i Steyra puszczę. Steyra sobie nawet tutaj cofnę. Bo nie wiem, w którą stronę on sobie tutaj wygeneruje kurs. Znaczy kurs, jazdę, w którą będzie chciał jechać. A na pewno Steyra musi mi dojechać tu. No, tak sobie myślałem, że pewnie w prawo pojedzie. A nie, jednak w lewo, no dobra. Jednak w lewo było bliżej, więc pojedzie w lewo. Dobra, ja już chciałem mu wyskoczyć, ale niech już pojedzie. Tyle to sobie poczekam. On tu na rondzie w prawo pojedzie, więc nie ma problemu. Ty strasznie wolno jedziesz, kolego. Tempomatu nie miałeś, więc... Zobaczymy. Słoneczniki, gdzie jest słoneczniki? On ma 22%, więc... No spokojnie. Ciągnik tutaj zostawię i on sobie tutaj ogarnie. No słoneczniki nie dają dużo, więc... O, patrz! Super, że kostki pozbierałem w ogóle. Super, że w ogóle siano pozbierane jest. Też mi się podoba. Dobra, się po odcinku pozbiera. Jednak jak widać... trochę dawno mi to nie było, więc zapomniałem troszeczkę. Soja 6800, a tutaj nic nie było sypane, dobra. Dobra, John Deere da radę, a ja idę szybko jeszcze tutaj przeorać to. Bo mamy 40 minut odcinka, no.
No to zrobimy 45 minut, bo to 5 minut i będzie zaorane. Znaczy no tutaj 2 minutki, ale... Ale chodzi mi tamtą drogę jeszcze trzeba przeciągnąć. A tą drogę to tam jest na 3, na 3 albo na 4 przejazdy pługa, więc... Nie wiem, czy ona jest dosyć szeroka. Znaczy dosyć szeroka, no tak mi się zdaje, że chyba na 3 razy powinien to wziąć. Bo na 2 nie jestem pewien, ale na 3 myślę, że już tak. Na 2 nie jestem pewien, ale na 3 myślę, że już jestem w stanie to wziąć. No i Jeleniogrodek, jak będzie skończony, to trochę zejdzie, oczywiście. I teraz najszybszym polem, które będę chciał dokupić, to będzie pole numer 5, żeby tutaj zrobić już jeden kawałek duży. Znaczy duży, no w miarę możliwości duży, tak? Ujde, jak już 170 tysięcy. Więc to jest mój najbliższy cel, tutaj dokupić ten kawałek przede mną. No i go połączyć do szóstki oczywiście, tak? Żeby szóstka nie była samotna i wtedy dużo lepiej się na tej szóstce już będzie robić. No a tak na razie to jest szóstka kupiona na szybko. No w sumie mogłem wybrać albo szóstkę, albo dwunastkę. Dwunastka jest w sumie większa, tak? Ale z tego względu wziąłem szóstkę, że... No jakbym nie wziął szóstki... No to bym wziął dwunastkę, ale jakbym wziął dwunastkę, to by nie było mnie prawdopodobnie stać... Nie byłoby mnie prawdopodobnie stać na przyczepę, albo na styk bym miał. Więc... A kredytu dobierać nie mogłem, więc nie mogłem ryzykować. A kontraktu jeszcze skończonego na kolorowanie nie miałem, więc... Więc tak w sumie byłem trochę w kropce wtedy. No ale szóstkę wziąłem. A przy to dwa nowe pola kupione, jakby nie było. W sumie tak przypadkowo te 350 tysięcy zarobiłem, no ale... Ale dzięki temu, że przypadkowo dostałem te 350 tysięcy, to się rozwinie trochę seria. No tak naprawdę za te 70 tysięcy z oleju to co ja bym kupił? Ja bym nic nie kupił. No tylko bym tą przyczepę kupił sobie z promocji. I bym 50 tysięcy oddał kredytu, a tak to przy okazji kupiłem sobie do tego... Dwa pola i jeszcze przyczepę, tak? Wiadomo, teraz dużo obłożenia nie ma, ale... Ale w przyszłości pewnie trochę obłożenia już będzie. Dlatego ta przyczepa jest myślą o przyszłości kupiona. Poza tym, że ona była w tanich pieniądzach, więc... A z grzechem było jej nie wziąć. Pojemność też ma nawet spoko, bo 38 ton, no to na ten moment serii starczy, tak? Później się będę myślał i zastanawiał. No, mówię, że to dosyć szeroko jest, więc na 3 razy prawdopodobnie. Tutaj tego skosa sobie przeoramy trochę jeszcze, bo tutaj jest to za dużo trawy. Myślę, że tak jak tutaj idzie ten L-ten napis. Tak chyba jakoś będę to ciągnął. Jak mniej więcej na tą szerokość. A tak jakoś... O! Gdzieś tak. Tak mniej więcej chcę jechać równo z tym płotkiem. Zawsze to te dwie skiby urwie. A wiadomo, te dwie skiby to zawsze to będzie ze 100... No 100 kilo może nie. Gdzieś na całości? Gdzieś na całości to będzie. No, myślę, że około 100 kilo powinno być tutaj tego sącznika więcej. Tak patrząc mniej więcej po tym, jak to idzie. Bo tutaj się rozszerza już dosyć fest, więc 100 kilo na pewno. No, a taka odległość myślę, że od płotka jest idealna, bo wtedy nie haczę żadną maszynę. Chociaż te płotki są i tak, jakby nie było przenikalne, ale... Ale wiadomo, to zawsze wtedy już... Jak jest koszone... na cosplayu, to zawsze można sobie tutaj ciągnik postawić, tak? I że tylko jednym kołem sobie stoi na polu, a reszta stoi sobie poza... Aha. To ogólnie super jest ten patch. Ten 1.9, to zarąbiście to wygląda, że sieczka w ogóle zostaje na polu, aha. Że sieczka zostaje na polu, a jest orane pod sieczką, no to super to wygląda. Brawo farming. Super to wygląda, ty. Często tylko teksturka się zmienia, to jest super. Ktoś to pisał w komentarzach, ja myślałem, że ktoś z AI to robił.
W sensie nie moim komentarzu, ale pod od zera ktoś pisał takie rzeczy. W sensie jeden komentarz taki widziałem i tak mówię. Mówię, okej. Okay. Ale akurat mit, znaczy mit. Komentarz potwierdzony, można powiedzieć. Ciekawie, ciekawie. I dobra, ja zaraz sobie w sumie zobaczę, czy mój John Deere się obróci i czy on pojedzie do Lamborghini. Co jest tym Lamborghini, ty? No bo to jest na Lee i to jest na Lee. No to jest Landini oczywiście. Czy do mojego Landiniego pojedzie wysypać się? Przecież w sumie powinien, tak? No ale to różnie bywa. Bo zawsze stałem poza polem jakby. Poza polem stałem. Tam z tej łączki chyba już nic nie dał góry. Żeby to do dwójki dołączyć, chociaż może jakbym dobrze terenem się pobawił? Może jakbym to ładnie wygładził, to może jakaś tam szansa by była to dołączyć. I teraz muszę taki ze skosa tu zrobić, no bo inaczej tego się nie da połączyć. Kombajnik nawraca, więc chyba jedzie do przyczepy. A ja muszę tak ze skosa to wyciągnąć to. I zakręcę od razu, żeby jak najwięcej urwać pługa. Ajajaj. Ale prawie się udało. Prawie się udało naraz zakręcić. No i dobra, teraz GPS, no sobie mogę trochę doprawy dać. Saron 200 to wygląda jak pług sobie orze pod ścierniskiem, a ściernisko zostaje. No to jest super. Super jest ta gra. Aha! Ogólnie to super, że John Deere pochodzi do tamtej przyczepy. Do tamtej, a nie do Landiniego. A nie, jedzie, dobra, on tak na skróty pojechał, dobra. No, myślałem, że pojedzie po polu. Że pojedzie tak, jak jest obrys w koło drogi, no ale no dobra, jakoś pojechał tak, no to nic tak pojedzie, no. A ja widzę tego John Deere'a w ogóle? Chyba jest za drzewem, bo go nie widzę. Ale dobra, widzę tam header już. Ale to strasznie daleko już, bo ja go ledwo widzę. No i dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. No i oceniajcie mój kanał, no tak. Wpadajcie na kolejne filmy. A ja się z wami żegnam. I w sumie nie wiem, jaką miniaturkę się zrobię, ale to jest najmniejszy problem. 48 minut, więc na razie, cześć, pa, pa.